Siemka widzowie, dawno nie nagrywaliśmy, znaczy ja nie nagrywałem, choroba mnie pokonała, ale wracamy oczywiście, nie wiem czy się wyrobię, bo 2 tygodnie poszły w tak zwane pieruny. No cóż, ciśniemy dalej, już w tym tygodniu drugi raz na siłce, taki trening powrotny i wleciała pizza Kiza, będziemy zaraz testować. Oczywiście dla mnie tylko jedna, niestety. Po ciężkim procesie przygotowania mamy coś takiego. Oczywiście salami nie było tak równo ułożone, ale poprawiłem. Jemy. Z racji, że taki luźniejszy tydzień ćwiczeniowy wstępniaczek, to nagramy full day of eating. Z rana o godzinie 12 wlatuje na czczo kardiowa. I to zaraz lecimy ze śniadankiem. A wieczorkiem jeszcze pakencja. I co widzowie, na śniadanie wleci taki twarożek półtusty z promki, dlatego półtusty, tak ten wziął pewnie chudy, mieszany z dżemiksem malinowym. Dla mnie mamusia specjalnie bez cukru robiła, więc w sumie nawet tego nie wliczam. A to wszystko będzie jedzone z takimi wafelkami ryżowymi. O kur, zapiał. Polecam serdecznie, słony karmel. No i będą takie kanapeczki z tym robione. No i co, po zgnieceniu widelca wygląda to tak. No i robimy sobie, o proszę bardzo, takie kanapeczki. No i powiem wam, że to wlatuje sztos i od razu mówię, lepiej używać twarogu tego mielonego. No więc wcinamy sobie. Sztosik polecam. Nie odpalam serialik i wcinam. A, no i pewnie gdzieś z boku wrzucę o tego mojego idola Karola. Wrzucę makrosiki. Filmik jak pies sobie sra. Specjalnie dla ciebie, patrz jak się uśmiecha do ciebie. Buzi! Dobra, jestem po pace. Tutaj mamy posiłeczek potreningowy. Kaneloni z indykiem. Wersja fit. Tu zaraz do makrosy. No i szamie, bo głodny. No niestety zabrakło mi coli do wieczornego grania, więc pojechałem szybko do Biedry. No i trafiłem na jeszcze ciekawostki fajne. Trafiłem na takie produkty, niby fit. To widzę pierwszy raz. Pralinki, czekoladki proteinowe. No makrosy takie o. Ważne, dużo białka, dużo tłuszczu też mają niestety. No ale jakoś to wliczymy, dużo to nie jest. To z polecenia pana Marcina. Podobno bardzo dobre, więc wziąłem. Więc to wziąłem z racji, że pan Marcin polecił. I wziąłem też w białej czekoladzie. A te pralinki również były w białej czekoladzie, ale nie brałem, bo za białą czekoladą nie przepadam. No a to wziąłem z polecenia na testy. No i na kolację wlatują jeszcze 3 takie kanapeczki. Chleb taki razowy z żurawinką. Serek, piórko i na to jeszcze jakiś łosoś po meksykańsku. No i z jedzenia w sumie tyle. Potem jeszcze wieczorkiem, już jest wieczorek. Do grania jeszcze wypiję sobie szejka i zjem tam te czekoladki proteinowe. Wszystko wliczone, ładnie, pięknie, więc mówię tylko tyle, że jeszcze dobiję sobie białeczko piciem. No i te praliny, no jedno opakowanie, drugie opakowanie trochę bez sensu. No też jedną otworzyłem. Nutlowe. No i robię testa. Mocno orzechowe. Nie takie słodkie. W sumie smakują trochę jak takie fit Reese's, więc ci, którzy lubią te Reese's, te takie masy orzechowe, to jest git, jest git, polecam. Karol Rudzki. Tutaj jeszcze dla państwa szybki unboxing paczuszki z KFT. Co tu mamy?
olej kokosowy, to dla mamusi. Spóźniony prezent na dzień mamy. Tutaj fit kremik, to dla siostry, bo chciała. Tutaj mamy super piękne i pyszne masło orzechowe, a niestety jest na redukcji, więc też nie dla mnie, tylko dla braciaka. No i w końcu coś dla mnie. Pierwszy raz będę testował kazeinę ciasteczkową. No więc taki tygodniowy wstępniaczek wleciał. Oczywiście testowanie pizzy było w inny dzień niż daily eating. No i co, no w sumie mam najniższą wagę od jakichś 6-7 lat. Tam wskoczyło 104 na wadze. No, odjąć telefon to 103,5. Tak, no telefon uznajmy, że to pół kilo waży. No więc spoko, lecimy, jak to będzie szło. We will see. Buziaczki.